Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w dzisiejszym odcinku magazynu Zza Kółka. Witam w piękny wiosenny dzień, czyli leje. Dlatego też pozwolą Państwo, że dzisiaj nakręcimy magazyn Zza Kółka. Udałem się dzisiaj, a tutaj w to miejsce jestem dokładnie w ścisłym centrum Suwałk, dokładnie tak zwane miejsce serce Suwałk, gdzie jakieś chyba 2 tygodnie temu spotkałem się z naczelnikiem Straży Miejskiej w Suwałkach. Opowiadaliśmy o tego typu miejscach, czyli strefach zamieszkałych, gdzie można parkować, gdzie nie wolno parkować i jakie temu zasady sprzyjają. I wjeżdżając dzisiaj w to miejsce, już kilka aut policzyłem, tak naprawdę kwalifikujących się do odholowania. I właśnie o odholowaniu aut dzisiejszy magazyn. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jak to jest z tym odholowywaniem pojazdów właśnie na drogach? Otóż wszystko oczywiście reguluje prawo o ruchu drogowym. Każde nasze nieprawidłowe zaparkowanie, czy też w mieście, czy też nawet za miastem, może się wiązać z odholowaniem. Uprawnionymi organami do tego, aby wezwać lawetę i scholować dany pojazd, jest oczywiście policja, jest straż miejska bądź gminna oraz prowadzący akcję ratunkową. Wystarczy, że inny kierowca zadzwoni na policję czy też straż miejską i stwierdzi, że to auto mu przeszkadza czy też ogranicza widoczność. Oczywiście służby same oceniają sytuację. Podstawową przesłanką, którą myślę służby się posługują, jest to, czy nasz pojazd zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Bo nie każde zaparkowanie nieprawidłowe od razu musi się wiązać z holowaniem. Na pewno ograniczenie widoczności na skrzyżowaniach, tak jak na tym osiedlu bardzo często jest robione, parkowanie na samym tak zwanym winklu skrzyżowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli ktoś naprawdę się poskarży, może to skutkować wręcz odholowaniem auta, nie tylko mandatem. Oczywiście nie samo parkowanie w miejscach niedozwolonych czy niebezpiecznych może się wiązać z odholowaniem. Podczas na przykład kontroli policyjnej na drodze, gdy funkcjonariusz stwierdzi, że nasze auto nie odpowiada warunkom technicznym, aby w ogóle poruszało się po drodze. Mamy kompletnie łyse opony z wystającymi drutami. Wyciekają nam jakieś płyny eksploatacyjne, czyli zagrożenie dla środowiska naturalnego, czy, nie daj Boże, brak wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia OC. W takich sytuacjach również policjant może podjąć decyzję, aby taki pojazd odholować na parking policyjny. Gdy podczas kontroli przez odpowiednie organa nie możemy dalej kontynuować, na przykład z racji tego, że jesteśmy pod wpływem alkoholu, czyli nie możemy też, policjant oczywiście nie pozwoli nam dalej kontynuować jazdy, jeżeli nie jesteśmy w stanie zapewnić szybko drugiego kierowcy, trzeźwego, to taki nasz samochód również zostanie odholowany na parking policyjny. Oczywiście sytuacja analogiczna do sytuacji do tego, gdy nie mamy w ogóle uprawnień, bo też takie osoby poruszają się po naszych drogach bez prawa jazdy, bez uprawnień, czy nigdy nie miały, czy też cofnięte przez sąd uprawnienia do kierowania. Także taka sytuacja zawsze skutkuje tym, że pojazd jest odholowany na parking policyjny. Warto oczywiście pamiętać, że za takie czynności zawsze opłatę ponosi kierowca. Te opłaty również są unormowane prawnie w naszym kraju. Są stawki maksymalne wyznaczone w rozporządzeniu. Tak dla przykładu Państwu powiem, że
Maksymalną stawką na przykład dla pojazdu osobowego tego do 3,5 tony jest to 523 zł za sam fakt scholowania oraz 44 zł za dobę parkingu strzeżonego. Także szanowni Państwo, to nie są małe koszty. Też oczywiście funkcjonariusze mogą odstąpić od czynności wezwania holownika w momencie, kiedy do samochodu akurat zdążymy dojść, przeparkujemy we właściwe miejsce, może zakończy się tylko mandatem. Gorsza sytuacja, kiedy holownik już jest wezwany i tak naprawdę przyjechał na miejsce i my też już jesteśmy przy aucie. Niestety za sam dojazd holownika również ponosimy koszty. Co zrobić, gdy naszego auta nie zostajemy tam, gdzie zostawiliśmy go? Oczywiście dwa telefony. Wykonujemy pierwszy do policji i po prostu pytamy, czy nasze auto czasem nie jest holowane. Jeżeli tam nie uzyskamy odpowiedzi, drugi telefon wykonujemy do Straży Miejskiej, jeżeli oczywiście w danym mieście taka straż funkcjonuje, bo nie we wszystkich absolutnie miastach takie straże są. I tak naprawdę pod tymi dwoma numerami dowiemy się właśnie, czy nasze auto faktycznie zostało scholowane, jak technicznie odebrać można nasze auto. Szanowni Państwo, no chyba temat generalnie prosty, krótko, zwięźle starałem się Państwu powiedzieć. Oczywiście sytuacji życiowych czasami naprawdę na chwilkę parkujemy, czasami po prostu nie da się inaczej, jak to niektórzy mówią. Te nasze służby też nie są aż takie rygorystyczne i każdego pojazdu nie holują od razu na parking. Zazwyczaj to mandatem się po prostu kończy. I co, życzę na koniec, żeby Państwo mieli zawsze te miejsce parkingowe czekające na Was w Waszym miejscu. I aby nigdy ten Wasz auto nie było scholowane przez żadne służby. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę.